wasze karmosło termesere. Ile razy wypowiadałeś te słowa? Ile razy słyszałeś te słowa? Bądź wola Twoja, Ojcze, bądź wola Twoja. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg dzisiaj nie jest Twoim Ojcem, jeśli nie narodziłeś się w Jego rodzinie. Słyszałeś tutaj może historię Małgosi. To jest prawdziwa historia. Musisz się na nowo narodzić z Bożego Ducha. W ogóle po to tutaj przyszedł Jezus na tą ziemię. Jeśli byś sobie wyobraził, że jesteś śmiertelnie chory i potrzebujesz właśnie przeszczepu narządów, to wyobraź sobie, że tam na krzyżu On rozdał siebie. On rozdał siebie. On tak Cię pokochał, że rozdał siebie. Rozdał siebie, żeby wymienić Ci główny narząd, którego Ci brakuje. Brakuje Ci żywego ducha. Człowieku, jesteś dzisiaj oddzielony od Boga. Boga w swoim duchu, bo nie jesteś tylko psychiką, czyli duszą, nie jesteś tylko ciałem, czyli tą skorupką, która jest krucha, ale masz też ducha i twój duch dzisiaj jest egocentryczny. Egocentryczny duch nie jest w stanie dosięgnąć Boga. Jezus Chrystus przyszedł tutaj i rozdał siebie, żeby Ci dać Ducha Świętego, żebyś, jeśli przyjmiesz Jego ofiarę, żebyś odziedziczył całe Królestwo, żebyś mógł się narodzić z Jego Ducha. Nazywam się Nina Księżopolska. 21 lat temu spotkałam się z żywym Bogiem. Wezwałam nad swoim życiem imienia Jezus. Miałam wtedy 30 lat i życie pełne różnych rzeczy. Wydawało mi się, że odnoszę sukces. Ale tak naprawdę, po tym jak przychodziłam z imprezy, była pustka. Była pustka, było dno. I w pewnym momencie, już po wielu błędach, kiedy między innymi zamordowałam własne dziecko, bo nie chciałam mieć dzieci z własnym mężem, wtedy zawołałam do Jezusa. Zawołałam do Jezusa. Każdy z nas, który tutaj będzie mówił, i ten, który mówił już, spotkał się realnie z Bogiem. Każdy z nas spotkał się realnie z Bogiem. Te spotkania były różne, zupełnie różne. Moje było takie, pojechałam na wakacje i wzięłam przez przypadek Biblię, którą kiedyś dostałam od mojej koleżanki, gdy miałam 16 lat. Nigdy jej nie czytałam, ale wzięłam ją na wakacje. I miałam sen, bardzo dramatyczny. W tym śnie w ogóle zobaczyłam, że Jezus to Bóg. Że Jezus to Bóg, On mi się objawił jako Bóg. I ja dźgnęłam po tą Biblię w środku nocy, zapaliłam z drżeniem światło, otworzyłam tą Biblię i zobaczyłam słowa, które mówiły właśnie do tej sytuacji, która mi się śniła. Ja zobaczyłam w jednej chwili, że w tym właśnie momencie ważą się moje losy, że albo wybiorę Boga, czyli życie, albo wybiorę Jezusa, czyli życie, albo wybiorę śmierć, albo wybiorę to, co miałam do tej pory. A do tamtej pory miałam pustkę. Do tamtej pory, mimo tego, że zbierałam jakieś punkty na tym świecie, miałam pustkę. Nie żyłam, ale przekonałam się o tym dopiero wtedy, kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, kiedy powiedziałam tak, ja chcę Ciebie, bo Ty jesteś tym, który oddał siebie za mnie. Tak powiedziałam. Odrzuciłam wszystko, w co wierzyłam do tamtej pory, bo każdy z Was, jak tutaj jesteście, ma swój obraz Boga. Ale on jest nieprawdziwy. Życie zaczyna się w momencie, kiedy pokutujesz, czyli zawracasz z błędnej drogi. Życie i wolność zaczyna się tam, gdzie Ty dołączasz się do prawdy, a Jezus określił się jako prawda. To prawdziwy Bóg. Ja nie spotkałam się z figurką. Nie spotkałam się z rzeźbionym Chrystusikiem. Nie spotkałam się z żadnym wafelkiem, którym przyjmują co w niedzielę. Nie spotkałam się z czymś takim. Spotkałam się z potężnym Bogiem, który momentalnie na moje tak wniknął w mojego ducha. Momentalnie wypełnił mnie. Momentalnie z osoby, która była stęskniona, złakniona miłości, złakniona poczucia własnej wartości, poniżona, momentalnie mnie wypełnił. Przestałam w jednej chwili manipulować moim mężem. Przestałam go zdradzać. Przestałam chodzić na lewo i prawo, żeby tylko wzbudzić w nim jakąkolwiek, nie wiem, zazdrość, żeby się przekonać, że on mnie kocha. Przestałam to robić, bo to jest Bóg. To jest Bóg mocy.
Bóg mocy. Wczoraj słyszeliście, należymy do Kościoła mocy. Poznaliśmy Boga mocy, Boga, który uzdrawia. Od 20 lat uzdrawiam chorych. Modlę się o uwolnienia od mocy demonicznych, ponieważ ten świat, to co widzisz tutaj, to nie jest wszystko. Są siły duchowe, których nie dostrzegasz. I ja wtedy, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zetknęłam się właśnie z taką siłą. Ja wiedziałam, że nie chcę wpaść w te łapy. Ja wiedziałam, że nie jestem w niebezpiecznym miejscu, dopóki nie jestem połączona z Bogiem, dopóki nie jestem wypełniona Jego mocą. Taki jest sens zbawienia. Jezus Chrystus zmniejszył się tutaj. Przyszedł w ciele na ten świat, żeby oddać Ci swojego ducha, żeby dać Ci swojego ducha. On, kiedy poszedł do nieba, zanim to zrobił, powiedział swoim uczniom: czekajcie tutaj, aż przyśle swojego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Prawdy, to jest Duch Prawdy. Dzisiaj ja mówię do Ciebie z Ducha Prawdy, jestem Chrystusem na tej ziemi. Chrystus to znaczy namaszczony, taki jest sens Ewangelii. Bóg chce, żeby każdy człowiek był namaszczony Jego Duchem, żeby był Chrystusem na tej ziemi, żeby niósł wyzwolenie jeńcom. O to właśnie chodzi Bogu. Bóg nie jest dziadygą, dziadem, który punktuje Twoje potknięcia. On nie prowadzi rejestru win. On chce Cię podnieść. On chce Cię podnieść z marności tego świata, z marności Twojego istnienia tutaj, z tej mizeroty, z tego kręcenia się wokół własnej osi. On chce Cię podnieść. On chce Cię podnieść. On chce Cię realnie uratować. Jezus, to słowo, to imię znaczy Bóg, który ratuje. Jego zbawienie jest wielkie. To nie jest tylko przeniesienie ze śmierci do życia. To nie jest tylko to, że pójdziesz po śmierci do nieba. To jest realne zaopatrzenie w każdym Twoim dniu, ponieważ Jezus stał się grzechem, aby ten, kto Go przyjmuje, stał się sprawiedliwością Bożą na tej ziemi. Jezus stał się zupełnie poniżony, aby tego, kto Go przyjmuje, wywyższyć. On był tam bez żadnej szmaty, bez żadnej religijnej szmaty. Wisiał tam zupełnie obnażony, zupełnie ogołocony z każdej własności, ponieważ chce, żebyś ty był zupełnie zaopatrzony. Tak, zbawienie to również finansowe zabezpieczenie. Finansowe zabezpieczenie to jest część dzieła Bożego, bo Bogu nie przynosi chwały żebrak, ale przynosi Mu chwałę bogacz. Przynosi Mu chwałę ktoś, kto ma życie w obfitości. Jezus powiedział: przyszedłem tutaj po to, aby moje owce obfitowały. Obfitowały. To nie jest żadne religijne stwierdzenie. W ogóle nie jestem religijna, mam wywalone na religię. Obfitość. Wiesz, co to jest obfitość? To tak, że Ci się przelewa. Właśnie po to przyszedł Jezus. Właśnie po to przyszedł Jezus na tą ziemię, żeby człowiek wreszcie był podobny do Boga, żeby człowiek wreszcie był na podobieństwo Boga, potężnego, wszechmocnego. Dzisiaj kładę przed Tobą życie, to jest słowo życia, to jest słowo życia. Życie i śmierć. Wiesz, jak wygląda śmierć, bo jesteś w śmierci. Wybierz życie, abyś żył. Ojcze, ja modlę się. Modlę się o ludzi, którzy usłyszeli słowo poselstwa. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że oni słyszą. Ja teraz mówię, że mają uszy do słuchania. Że mają uszy do słuchania, że ich umysł zyskuje właściwe poznanie. Ojcze, pieczętuję krwią Jezusa Chrystusa każde słowo i diable zakazuje Ci kraść. Ja chcę, żeby oni myśleli o każdym słowie, o każdym słowie prawdziwej Ewangelii. Jezus jest życiem, Jezus jest prawdziwy, Jezusa można poznać, z Jezusem można żyć na co dzień. Od 20 lat to robię, 20 lat możesz mnie dzisiaj wypróbować. Jeżeli jesteś chory na tym miejscu, położę na Ciebie swoje ręce i będziesz uzdrowiony w jednej minucie, bo życie zawsze pokonuje śmierć. Życie zawsze pokonuje śmierć. Jezus Chrystus zmartwychwstał i On jest żywy i żyje dzisiaj we mnie i w każdej osobie, która tutaj będzie głosić. Amen.